Prognoza pogody, Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Jutro przez Polskę będzie wędrował front, który przyniesie nam opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Dlatego, że napłynie do nas zimniejsze powietrze. Ale najbliższa noc jeszcze będzie ciepła, z temperaturą od 1 do 4 stopni. Na północnym wschodzie, a także w obszarach podgórskich lokalnie możliwe są mgły. Poza tym będzie trochę zamgleń, ale nadal bez opadów. Dopiero nad ranem w pasie wybrzeża pojawi się deszcz. Jutro przed południem na północy i w centrum kraju pochmurne niebo, a im dalej na południe, tym więcej przejaśnień i słońca. Niewielkie opady deszczu będą się pojawiać od Pomorza po Podlasie, a bliżej godzin południowych również na zachodzie Dolnego Śląska. O godzinie 10 termometry pokażą od 2 stopni na północy do 9 stopni na Śląsku. Po południu strefa z niewielkimi opadami deszczu przechodzącymi też w deszcz ze śniegiem obejmie również północną Wielkopolskę, Kujawy, a także północne Mazowsze. Na wybrzeżu popada sam śnieg, ale zachmurzy się też na południu kraju i od Śląska po Podkarpacie spodziewamy się deszczu. Na Pomorzu, a także na wschodzie Polski chwilami powieje silniejszy wiatr. Tutaj możliwe są porywy do 55 km na godzinę, a w górach spodziewamy się porywów do 70 km na godinę. Ciśnienie początkowo ze spadkiem wyniesie w Warszawie 999 hektopaskali, a po przejściu frontu zacznie rosnąć. Koniec tygodnia chłodny, z temperaturą od 1 do maksymalnie 5 stopni, a nocami niewielki mróz. Miejscami będą pojawiały się opady śniegu. Większego ocieplenia spodziewamy się dopiero od przyszłego czwartku. Miłego popołudnia i do zobaczenia wieczorem.